W grudniu 2013 roku złożyłem zawiadomienie do Najwyższej Izby Kontroli w celu kompleksowej kontroli przede wszystkim przepływu finansowego pomiędzy komunikacją miejską a PKS-ami, spółkami powiatu szczecińskiego. Znaczy jedna była spółką powiatu szczecińskiego, a jedna była spółką samorządu miasta. No, było takie doniesienie oficjalne wręcz prawie, że bo dostałem pewne dokumenty, które świadczyły o tym, że tam jest zadłużenie na 16 albo 20 milionów złotych. No więc spółki miejska, jedna i druga spółka powiatowa, które przepływ był finansowy bardzo, bardzo tajemniczy, wręcz niezrozumiałym, gdzie było według nieoficjalnych, a może nawet oficjalnych wiadomości, informacji, że jest 16-20 milionów złotych zadłużenia, no to była już groza. Dlatego zawiadomiłem Najwyższą Izbę Kontroli. Oni mi odpowiedzieli chyba za 2-3 miesiące, że z braku na szczupłość kadry, z powodu braku i szczupłości kadry ta kontrola będzie odłożona w czasie, ale ona będzie, zaistnieje. Potem mi powiedziano, że ona będzie w trzecim kwartale 2014 roku. Ja zgłosiłem swoje uwagi pismem bodajże z maja 2014 roku do centrali. No i centrala mi odpowiedziała, że na pewno taka kontrola zostanie podjęta w pierwszym kwartale 2015 roku i zostanę powiadomiony w wystąpieniu pokontrolnym o wynikach tej kontroli.